Dynie. Minki nie widać. Minki nie widać. Dynie natomiast widać troszeczkę. To jest jedna z dwóch, które zrobiliśmy. No, tu jest kawałek inki. Zapalimy trochę światła, bo nie widać ciebie, słonko, wiesz? Uwaga. Jest inka. Jest i druga dynka. A teraz ta wygląda inaczej troszeczkę. Już? Świeci, świeci, tylko że ona świeci w ciemnościach lepiej. Teraz przy zapalonym świetle jest troszkę taka mniej widoczna. No, tam jest w środku widać szaróweczka. Jeszcze by trzeba było trochę umyć te kontury, które musieliśmy zrobić. Kontury. A tu jest, Inka, pokażesz teraz dynię, która została wyjęta ze środka. Dynię na zupkę. Taki kawał tutaj jest tego. Z tej dyni wyszło kawał michy. Inka mieszała ładnie zupkę. Tak, dyniową? No, jutro będzie zrobiona. O! Ba! Przyjdź tu, przyjdź tu, przyjdź tu, przyjdź tu, przyjdź tu. Ba! 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 Pomieszaj trochę, pomieszaj. A powiedz dynia. Dynia. A powiedz Halloween. Nie świeci. Nie świeci, bo jest zapalone światełko. Jakby było zgaszone, to by świeciła, wiesz? Ciła. No. Ale no nie mamy tu innego źródła, zdaje mi się. A już wiem. Zaczekaj, to wam kuchenkę mikrofalową otworzymy. Będzie trochę światła. Światła. O, mniej więcej tak, żeby było widać, ale i tak mało widać. Inka. O, teraz Inka w ciemnościach widać troszkę. Gdzie to jest? Jest, ale słabiutko. Jest dynia i świeci, tak? Świeci dynia Halloweenowa. Prawda? Ale też jest trochę światła z mikrofalówki. Tatę widać tutaj, czy nie widać? W tym świetle może troszkę widać. Ale niekoniecznie. Nie ma. Nie ma. Dobra, to było na tyle. 2 minuty ponad gadania starczy. Zupki. Nie ma zupki, bo nie widać, tak? Oj.